Cześć, tu Ernest. Konopski mnie nominował do Brzydkiej Szesnastki. No, nie znacie mnie z rapów, to chyba oczywiste, że kompletnie nie potrafię śpiewać, ale wyzwanie to wyzwanie. Okej, ostrzegałem. ...2020, liczba ideał. A rok się zaczął od samych potknięć, afera za aferą. Krok do przodu, dwa do tyłu, taki dotąd bilans. Ekonomia, ekologia, całkiem nowy wirus. Się pomaga, Ernie, Luni akceptują wyzwanie. Zbiórka w eter, beef z koroną dla korzyści w skali. Jeśli masz złotówkę, to możesz podesłać. To niby mało, ale oto magia zbiórki. Prawie 30 milionów, to leci jak z górki. Ej, COVID, jeden na jeden? Z wielką chęcią cię zniszczę! A, albo jednak wolę zostać w domu? Mam lepszy plan. Nienawidzę tego mówić, ale w głowie się nie mieści. Za okna w domu patrzą zawsze są złe wieści. Wirus na planecie, mur nam postawił. Stłamsił nasze życie, a świat nam odbarwił. Przed nami długa droga, trzymaj się kolego. Jest wyboista, zaraz będzie coś dobrego. Dobra, starczy już waszym uszom. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w zbiórce, do której link podam w opisie. Pamiętajcie, że nawet podanie linku dalej znajomemu to już niemała pomoc. Pora na nominację. Teraz kolej na Holma oraz Izaka. Wierzę, że dobrze mu pójdzie. Kuboksa? On potrafi przygotować nutę. Smartiego? U niego też coś jest grane. I nominuję jeszcze mojego kuzyna Ignacego. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym. Dynamo! Nie ma co się pocić, mówię Dynamo! Przestań się pocić, mówię Dynamo! Odstaw na chwilę myszkę, nie ma potrzeby się grzać! Dynamo! Mam propozycję, mówię Dynamo! Możesz pomóc światu, o tutaj! Jest szczytna zbiórka, działamy, by wirus był z głowy!